nie patrzę na gwiazdy, ziomek, szuka swojej drogi, no bo to bycie normalnym cię czyni wyjątkowym. Siema, jest to 6, dzisiaj kolejny odcinek o drugiej generacji Pokémon GO. Jak wiecie lub nie, druga generacja to nie tylko nowe Pokémony, ale również nowe itemy, m.in. Pokéballe, o których dzisiejszy odcinek. Swoją drogą, póki pamiętam, wczoraj parę osób zwróciło mi uwagę na to, że źle wypowiadam nazwy niektórych Pokémonów. Za tą uwagę oczywiście dziękuję i następnym razem postaram się wszystko ładnie i pięknie ogarnąć przed odcinkiem. I to, swoją drogą, jest zarąbiste, że mówicie mi, co mam poprawiać, tak żeby było lepiej i dzięki temu kanał się oczywiście rozrasta i dzięki temu kanał się poprawia. Także dzięki, szósteczki, jedna wiara, jeden like, to znaczy jedna wiara, jeden skład oczywiście, nieważne, lecimy z odcinkiem. Na razie w Pokémonach mamy 4 rodzaje Pokéboli: zwykły, Great, Ultra oraz Master, którego na razie nie można zdobyć, nikt nie wie jak go zdobyć, niby w kodzie gry jest, ale jeszcze żaden Poketrener go nie posiada, także no, niby jest, ale nikt go nie ma. Więc reasumując, do zdobycia mamy na razie tak naprawdę 3 rodzaje Pokéboli, co nie jest jakąś zbyt oszałamiającą liczbą, są bo są, no i okej. Jednak jak będzie to wyglądało w drugiej generacji, a przynajmniej jak powinno? Ogólnie, planowo i tak, aby najlepiej odzwierciedlić drugą generację, powinno pojawić się aż 8 nowych Pokéboli. Po pierwsze, Level Ball, do łapania Pokémonów na niższych poziomach. Drugi Pokéball, a właściwie który się nazywa Lure Ball, do łapania Pokémonów złapanych na wędkę. Tak? Do Pokémon GO zostanie wprowadzona również wędka, ale o tym osobny odcinek, bo jest parę ciekawostek na ten temat. Trzeci Pokéball nowy, który powinien się pojawić, nazywa się Moonball. Do łapania Pokémonów ewoluujących przy pomocy Moonstone'a. O Moonstone'ie też będzie kolejny odcinek. Kolejny Pokéball nowy, który powinien się pojawić, Friend Ball. Sprawia, że złapany Pokémon jest bardziej przyjazny w naszym stosunku. Zostanie wprowadzony również miernik tego, czy dany Pokémon, którego złapiemy, nas lubi, nienawidzi, kocha czy cokolwiek innego. Będziemy wiedzieć po prostu, jak bardzo jest do nas przywiązany i jaka jest z nim relacja, co swoją drogą jest mega ciekawe. Love Ball. Najlepiej działa na Pokémon o przeciwnej płci. Tutaj chodzi o to, że jeżeli posiadamy PJ'a faceta i spotkamy PJ'a kobietkę i rzucimy w nią Love Ballem, to mamy o wiele większe szanse na złapanie jej, jeżeli zwykłym Pokébolem. Bo ogólnie, jeżeli ktoś nie wie, to w drugiej generacji zostanie taki wprowadzony poziom na Pokémony kobiety oraz Pokémony mężczyzny. Także takim loveballem będziemy mogli łapać praktycznie wszystkie przeciwne płci. Czyli jeżeli mamy faceta, to możemy sobie złapać kobietę właśnie tym Pokébolem bez żadnego problemu. Szczerze mówiąc, to jest taki mega dziwny Pokéball, jak mam być szczery, no ale no, co zrobię. Kolejny, Heavy Ball. Do łapania ciężkich Pokémonów, np. Onixa, Steelixa, Snorlaxa i tego typu Pokémonów, co jest naprawdę ciekawym Pokébolem i kurczę, no brzmi to naprawdę fajnie. Fastball, do łapania szybkich Pokémonów i tych, które mega łatwo je uciekają i które mają współczynnik tego, że mogą nam nie dość, że wyjść z Pokébola, to jeszcze od razu uciekają. I ostatni, Sportball, do łapania Pokémonów w trakcie zawodów, ale o zawodach i tak dalej też będzie osobny odcinek. Jednak z góry możemy założyć, że wszystkich tych Pokéboli na pewno nie użyjemy w drugiej generacji Pokémon GO. Może w jej późniejszych fazach, na początku dostaniemy może w, nie wiem, 2, może 3 nowe Pokébole i na więcej bym na razie nie liczył. Chociaż oczywiście chciałbym, żeby od razu wszystkie zostały wprowadzone, wiadomo. Ale tak jak mówię, jest to praktycznie nierealne. Na początek dostaniemy taką małą daweczkę tego, pewnie 2 albo 3 właśnie nowe itemy tego typu. Jak sami widzicie, druga generacja to nie tylko nowe Pokémony, ale mnóstwo nowych itemów, nowych Pokéboli, nowych ataków Pokémonów i tak dalej. Wiele naprawdę nowych nowości, wiele nowych funkcji, z którymi do tej pory nie mieliśmy żadnego kontaktu, żadnej styczności, więc będzie mega dużo kombinowania jakiegoś, mega dużo poznawania na nowo Pokémonów, także to naprawdę zapowiada się super. I to właściwie byłoby na tyle. Tymczasem trzymajcie się. Cześć! Już unikam z moim Bogiem gadek, zostawiam resie pomocnika, sam już bronię mazy. Gwara od moich wartości i mej ekipy także. Sława nie zrobi mnie gorszym, nie ma różnicy dla mnie. Kasa w roli dozorcy to nie są mity żadne. Chcę swobody dorośli, pierdolę lichy transfer. Chcę wyniki w rapsze i pierdolę kwestie lat.